Tak, Maro. Jesteśmy na pierwszej gali charytatywnej magazynu Face & Look w Koneserze. Powiedz, czy tego typu akcje charytatywne ty osobiście wspierasz? Wspieram. Jestem tutaj i uważam, że to jest bardzo szczytny cel i bardzo dużo osób powinno się tutaj znaleźć. To jest bardzo ważne, żebyśmy pomagali innym jak tylko możemy. Możemy dać swój szpik i bardzo fajne jest to, że możemy dzięki takim akcjom, dzięki takim galom dowiedzieć się o takich organizacjach i po prostu ich wspomóc. Mieliśmy dzisiaj dwa pokazy modowe, wernisaż, kilka występów. Powiedz, co tobie najbardziej podobało się podczas dzisiejszej gali, która jeszcze tutaj trwa, w tle słychać oczywiście odgłosy. Bardzo fajny pokaz takich ubrań biurowych, świetne, słuchajcie, stylizacje, moje bankowe ekstra. Myślę, że zobaczę i zapoznam się z nimi jak najbardziej. Suknie wieczorowe typu blink, blink i świecidełka, świetna sprawa. No i w ogóle świetne prowadzenie, licytacje, także bardzo serdecznie polecam wszystkim uczestnictwo w takich akcjach i generalnie oddawanie szpiku, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy pomagali. Powiedz, co czeka ciebie w 2020 roku zawodowo? Co masz zaplanowane w zanadrzu? Zawodowo reklamy, cały czas reklamy, dwie nowe bardzo fajne wskoczą, także oglądajcie i śledźcie moje poczynania.